Na początku sierpnia rząd zmienił dotychczasowy program prywatyzacji. Program prywatyzacji pierwotnie uchwalony w kwietniu 2008 roku na lata 2008-2011 przewidywał sprywatyzowanie ponad 800 przedsiębiorstw i otrzymanie przez Skarb Państwa w tym czasie około 30 miliardów w tym procesie. Na czym polegają zmiany? Przede wszystkim lekko podwyższono skalę przychodów budżetowych do około 36,5 miliarda złotych. Po drugie, cały wysiłek prywatyzacyjny skoncentrowano w roku 2010. Wówczas mają być sprywatyzowane największe przedsiębiorstwa i skala przychodów ma wynieść 25 miliardów złotych. Po trzecie, sprecyzowano bardzo dokładną listę przedsiębiorstw do prywatyzacji w roku 2009 jeszcze i 2010. Po czwarte, rząd opracował nowy pomysł prywatyzacyjny, mianowicie sprzedaż mniejszościowych udziałach w wielkich przedsiębiorstwach energetycznych przy zachowaniu kontroli operacyjnej. Polega to na odpowiednich zmianach w statutach. I wreszcie po piąte, rząd zdecydował się całkowicie wyprzedać tak zwane resztówki, czyli małe udziały w spółkach giełdowych i nie tylko giełdowych. Lewiatan popiera te pomysły. Dlaczego popieramy? Przede wszystkim wreszcie ruszy prywatyzacja, która była nieco wstrzymana przez ostatnie kilka lat. To jest wszystko jedno, czy ze względów budżetowych, czy z jakichś innych te decyzje zapadły. Natomiast to, że proces prywatyzacji ponownie nabiera tempa, możemy się tylko cieszyć.